Cześć. Dzisiaj o takiej sytuacji, kiedy strefa komfortu zamienia się już w klatkę komfortu, kiedy ograniczasz różnego rodzaju stres i bodźce z zewnątrz do tego stopnia, że twoje życie mimo to nie jest satysfakcjonujące, bo się nie rozwijasz, bo nie ma w nim wyzwań. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, ja nazywam się Beata Mąkolska. Wspieram w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie, o tym, co robię, o sesjach, warsztatach czy konsultacjach znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Strefa komfortu to taki dosyć przyjemny, przewidywalny obszar, w którym się czujemy bezpiecznie, w którym wiemy, co, kiedy nastąpi, jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć różnego rodzaju sytuacje, zachowania, stany emocjonalne, tak? Można by było powiedzieć, że w ogóle jest to taka strefa, w której wiele rzeczy jest przewidywalne i dzięki temu czujemy się bezpiecznie. W momencie, kiedy czujesz, że jesteś wysoko wrażliwą osobą, to naprawdę istotne jest mieć pewnego rodzaju taką strefę, gdzie czujesz się komfortowo, umieć sobie zapewnić tą strefę komfortu. I bardzo duża część mojej pracy polega na tym, żeby dany wysoko wrażliwy człowiek po prostu wiedział, jakie ma potrzeby, wiedział, jak reaguje w różnych sytuacjach, umiał przewidywać także też dyskomfortowe sytuacje i dzięki temu wytworzyć sobie już zawczasu pewne strategie przetrwania, a także wytworzyć sobie taką możliwość wejścia w tą strefę komfortu. Bywa jednak, że ta strefa komfortu wcale nie jest aż tak komfortowa, jeżeli my rozumiemy komfort jako pewnego rodzaju przyjemne życie. Bywa, że ta strefa komfortu jest tylko i wyłącznie czymś, co umysł gdzieś kiedyś uznał za dosyć przewidywalne, dosyć znane, a więc bezpieczne. Kiedy jest to strefa komfortu, tak? To ty możesz sobie wejść do tej strefy, odpocząć, zrelaksować się, ograniczyć ilość bodźców, zregenerować się. W momencie, kiedy jest to klatka komfortu, to masz wrażenie, że w tym utknęłaś bądź utknąłeś. Jest to znany teren, wiele rzeczy jest przewidywalne, ale nie jest satysfakcjonujące. Kiedy utkniemy w klatce komfortu, życie jest przewidywalne, ale nudne. To bezpieczeństwo w żaden sposób nas nie rozwija, bo rozwój zaczyna się tam, gdzie ty wychodzisz ze strefy komfortu, tam, gdzie ty wchodzisz w nowe obszary, gdzie twój mózg na poziomie po prostu biologii, gdzie twój mózg ma możliwość się rozwijać, ma możliwość tworzyć zupełnie nowe połączenia neuronowe. W momencie, kiedy jest jakiś problem, jest jakieś trudne zagadnienie i ty wymyślasz, jak to rozwiązać, znajdujesz sposób na rozwiązanie, tworzy się nowe połączenie neuronowe. Gdy później znajdujesz się w podobnej sytuacji, być może w takiej samej i działasz w dokładnie ten sam sposób, połączenie neuronowe jest wzmacniane. Tym samym, jeżeli wiele jest podobnych sytuacji i ty cały czas tak samo reagujesz, to połączenie neuronowe masz takie bardzo, bardzo przetrenowane, wyćwiczone. To troszeczkę przypomina, gdybym tak miała bardzo do czegoś potocznego porównać, jak ścieżka w lesie, tak? Gdy jest wydeptana jakaś ścieżka w lesie, to oczywiście, że pójdziesz wydeptaną ścieżką, bo przedzieranie się przez krzaki, zarośla, gąszcza jest dyskomfortowe i wymaga od ciebie zupełnie nowego nakładu, większego nakładu energii, wymaga uruchomienia większej ilości zmysłów, tak? A w momencie, kiedy idziesz sobie tą wydeptaną ścieżką, to nie zużywasz tyle energii, bo nie potrzebujesz się przedzierać, sprawdzać jakiegoś rodzaju niebezpieczeństw. Idziesz tak jak zawsze. Dużo wygodniejsze dla umysłu jest podążanie tymi samymi ścieżkami. Dużo wygodniejsze jest myślenie ciągle w ten sam sposób, dużo wygodniejsze jest odczuwanie ciągle tych samych emocji, nawet jeżeli teoretycznie
Ty nie chcesz tego czuć, bo ogólnie uważasz, że jesteś na przykład nieszczęśliwa, że twoje życie nie jest do końca satysfakcjonujące, ale jednocześnie powtarzasz każdego dnia te same myśli, te same słowa, czujesz te same emocje i zachowujesz się w ten sam sposób. No to nie zmieni się twoja rzeczywistość. I właśnie tak się wtedy dzieje, jeżeli utkniemy w tej klatce komfortu, jeżeli nie jesteśmy w stanie wedrzeć się w te krzaki, tak? Być może zostaniesz pokuta, być może się skaleczysz, ale będziesz próbować czegoś nowego. To jest bardzo kuszące stworzyć sobie taką codzienność, gdzie nie ma zbyt wielu bodźców. Albo te bodźce są tak przewidywalne, że my już wiemy, jak zareagować, jak się poruszać w tym wszystkim. To jest bardzo kuszące. Tylko co się wtedy pojawia? Wtedy gnuśniejesz. Codzienność jest znajoma, przewidywalna i jest nudna. Jeżeli masz takie wrażenie, że brakuje ci wyzwań, to jest sygnał, że utknęłaś czy utknąłeś w klatce komfortu. Jeżeli ty jako wysoko wrażliwy człowiek nie realizujesz czegoś, co na potrzeby tego filmu nazwę nadrzędną misją duszy, to właśnie czujesz taką pustkę w środku. To życie jest niesatysfakcjonujące. I co z tego, że jest dosyć bezpiecznie, że jest dosyć komfortowo, że jest przewidywalnie, że w tej swojej wrażliwości tak bardzo ograniczyłaś czy ograniczyłeś liczbę bodźców, że żyje ci się dosyć przewidywalnie, spokojnie, bezpiecznie. Ale z jakiegoś powodu to nie jest taki rodzaj satysfakcji, jaki spodziewałaś się, czy spodziewałeś, że będziesz czuć w momencie, kiedy to sobie stworzysz. Bo brakuje wyzwań. Gdy nie ma wyzwań, gdy nie wchodzisz w nowe, nie rozwijasz się, nie realizujesz tym samym czegoś, co można by było powiedzieć misją duszy, potrzebami duszy. I z punktu widzenia przestrzeni to nie jest dobre, dlatego że nie oddziaływujesz na przestrzeń w żaden sposób, a przestrzeń nie jest stała. Energia ma cały czas płynąć. I co wtedy się, słuchajcie, dzieje? Wtedy bywa tak, że to przestrzeń wypycha cię ze swojej strefy komfortu. I to jest coś, co ogólnie my nazywamy jako ogromne kryzysy życiowe. Nagłe sytuacje, nagła choroba, jakiegoś rodzaju taka zmiana kompletnie warunków życiowych, ktoś cię porzuci albo ktoś odejdzie z tego świata, z jakiegoś rodzaju szokiem się spotkasz, tak? Albo nawet jeżeli to nie jest gwałtowne, a troszeczkę narasta, to ty czujesz, że to narasta, ale za wszelką cenę próbujesz utrzymać to status quo swojej klatki komfortu, no bo zawsze jest ryzyko. I to słuchajcie, do tego stopnia ludzie się przywiązują do klatki komfortu, że nawet gdy już drzwi od tej klatki są otwarte, oni nie polecą, bo tu jest bezpiecznie, bo tu wiem, co i jak należy robić, bo tu są pewne ramy. Nawet jeżeli one są stworzone przez kogoś innego, to są to ramy. Ja wiem, co mam robić. Codziennie powtarzam te same zachowania. Tak? Nie pozbawiaj swojego życia wyzwań. Jeżeli pewnego rodzaju stres ty sobie sam czy sama zafundujesz w życiu, bo będzie to coś, co stanowi dla ciebie wyzwanie, tak? Czyli ty tak jakby wystawiasz się samemu czy samej na pewnego rodzaju stres, ale robisz to świadomie, bo robisz to po to, żeby realizować właśnie jakąś swoją wewnętrzną misję, czyli coś, na czym ci naprawdę zależy, realizować swoje marzenie. Nie rezygnujesz tym samym z siebie, z tego, po co przyszłaś czy przyszedłeś tutaj na ten świat. Puszczasz ten rodzaj kontroli związany z niewiadomą. Otwierasz tą klatkę, stoisz na krawędzi i chcesz lecieć. I może tak być, że nie masz pewności. Czy nie rozbijesz się gdzieś, ale wiesz, że tam już nie chcesz wrócić. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.